Jak ja w ogóle wyglądam? I ty, co ty masz za umem? To jest e-papieros. Weź, bo... No, ja to idę na papierosa. Nie, to nie dla mnie. Śmierdzi moim zdaniem. Mama? No chyba cię syn. Cześć, jestem Wandal i słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ze mną jest... Słuchajcie, dzisiaj robimy prank na mamie. Robimy prank na mamie, że palę papierosa. Ale w ogóle to będzie mocne. Będzie e-papieros i papieros, ale to zobaczycie zaraz. Słuchajcie, to byliśmy przed chwilą w salonie i powiedziałem mamie, że nagrywamy zniszcz to, co trzymamy w rękach i rozstawienie światła. Bo jest ciemno, jest to słabe światła, więc mama myśli, że nagrywamy kompletnie co innego. Plan na ten film jest taki, że pójdę z Blanką do kotłowni, wezmę jakiegoś papierosa, może nawet taty, i wsadzę sobie tu za ucho. Wsadzę sobie tu za ucho i siądę koło mamie. Mamy, a Blanka będzie siedziała z kamerą i będziesz mówić takie: no Miki, nagrywamy coś, teraz moja runda, coś tam, wiesz. I mama nie będzie wiedzieć kompletnie, że to nagrywamy. Ale słuchajcie, przed odcinkiem napiszcie w komentarzu prank. Pranka, przypniemy wam serduszko. Blania, ile łapek muszą zostawić pod tym filmem? Bo ten film jest hardkorowy. 45 tysięcy. 45? Nie ma szans, ale trzymam za was kciuki. No to co, lecimy teraz do kotłowni i bieramy mamę. Dobra, trzymajcie kciuki. Co? Mama, my zaraz wrócimy, okej? Okay? No. Mi jeszcze po rzeczy Mikołaj na górę. Mamy sobie klapki. Mamy sobie. Okej, mama? Mamo! Mamo! Co tam, mamo, powiesz? Zmęczona jestem. Jesteś zmęczona? Dobra, Blania, lecimy. My, mamo, zaraz przyjdziemy i nagrywamy to zniszcz, to co trzymasz. Nie, tutaj, mi się podoba. Ja kombinuję. Idziemy po rzeczy na górę. Idziemy? Idę. No jest zimno. Szkotek. O Jezu, Blanka. Szkotek. Ej, nie sądzisz, że to za mocne jest? No chyba. O, jest jakiś. Są jakieś, czekaj. Ty to tego nie dotykaj. Albo mamy to, jakieś papierosy. To mamy są. Nie, mamy jakieś papierosy. No. Nie wiem, co to jest, bo ja w ogóle się nie znam na tym. Tak, to są papierosy. Dobra. Wezmę sobie jednego. Dobra, słuchajcie, mam jakiegoś takiego jednego papierosa. Ja w ogóle nie wiem, co to są za papierosy, bo nigdy, wiecie, nigdy jakby nie paliłem i nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Ale zobaczcie, jak ja w ogóle wyglądam. Mam tu papierosa, wiecie. Co? Muszę coś wziąć. Co? Nie wiem. A, no zaraz pójdziemy na górę, niby coś weźmiemy, że wiesz, żeby nie było podejrzane. Ale jak to wygląda? Wygląda, że jakbyś miał taką... Dobra, czekaj, nie wpuszczaj Loli. Dobra, powiesz szmatkę i powiedz, że biurko idziemy powycierać, może twoje. Powiedz, że idziemy posprzątać w pokoju, żeby na odcinku było czysto. Tak się zastanawiam, czy nie wziąć może tej, nie wziąć tej paczki i nie pokazać mamie, że wiesz, że wystaje mi z kieszeni po prostu. I wiesz, i zagram takie, że ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, że co to jest. Dobra, zostawię ją tak na widoku, zobaczcie. Patrz, zostawię ją tak na widoku, odsłoniętą. Zimno jest. Idziemy? Dobra. Ej, a to nie jest za mocne? Nie wiem. A jeszcze mamy papierosa, przygotowałem od kolegi. No idziemy. Mama, okazało się, że to jest na dole, tutaj, że to jest. I idziemy szwedzką, przyciśnić moje biurko. Trzeba coś wykombinujecie. Idziemy. No tak, ale musimy posprzątać. To u mnie nagrywamy. No. Co ty masz za uchem? Co? Co masz za uchem? I za uchem? Nic. Nic nie. Papierosa masz. Gdzie mam papierosa? Co? No. Co? Mądry jest, dawaj tego papierosa. Ale o co ci chodzi? No chyba jesteś nienormalny, dawaj tego papierosa ci powiedziałam. Masz zapalniczkę, mamo? Weź, ja sobie robisz. No, zacząłem sobie ostatnio palić papierosy. Zobacz. Na czole. No, no co? No co? No, myślisz, że mi zabierzesz? Mam jeszcze całą paczkę. W głowę się uderz. No tak. A patrz co jeszcze mam, mamo. Patrz to. Wiesz, co to jest? To jest e-papieros. Weź, bo... No od kolegi pożyczyłem. No. No co, każdy pali, to ja myślałem, że ja też, co? Nie. O, ja mam tu jeszcze jednego. O. No nienormalny. No ale co ty mi zabierasz? Co ty mi zabierasz, mamo? Bo nie możesz palić. No co nie mogę palić? Za mały jesteś. Gdzie jest zapalniczka? Nie wiem, ja szukam. Skąd ty, skąd ty w ogóle takie papierosy masz? Co to za papierosy? Nie, to mam jeszcze całą paczkę. Co ty myślisz?
Mądry jest. No co? No co? I gdzie jest zapalniczka? Ja to idę na papierosa. No, idę zapalić papierosa. No, no co? Co, idę zapalić papierosa. No ale co, nie chciałabyś zapalić ze mną papieroska, mamo? No, no szalam. No zacząłem palić, bo wszyscy palą, to czemu ja mam nie palić? Bo nie, bo to... No tak, no, no, no ale co ty mi zrobisz, mamo? Co ty mi zrobisz, co? No chodź, zapalimy papieroska, no. Nie, nie, spokój. Papieroska? Weź, no, ała. W tym wieku papieroska. Weź tą ścierkę, bo zabijesz mnie jeszcze, czy coś. Jak zobaczyłabym cię, że palisz papieroski, to wiesz, co byś miał? Co? Ciężko. A, ała! Wiesz, jak to szczypie? Bardzo dobrze. Ała! Także pilnuj się. Wiesz, że ludzie zobaczą, że mnie bijesz? Ja cię nie biję, tylko cię ostrzegam. Tak, ostrzegam. Dopiero zobaczę, jak cię pobiję, jak cię zobaczę z papierosem. Grozisz mi? Ja cię nie grożę, tylko ci mówię. Kochani, jeżeli bym doznał jakiegoś urazu, no weź! To pamiętajcie, że to mama, to mama. No nie bij mnie już tym, no tylko no. Papierosa chciałem zapalić. No, papierosa, no, no weź no. No. No, no jednego, no weź no mi oddaj, jednego. Oszalałeś. Przypał. Jezu Chryste. Co tam się stało? Czekajcie, nie widzicie mnie. Ja nie wiem, co tam się stało. Ja w ogóle myślałem, że mama pierw nie zobaczy tego papierosa. Może położę tu kamerę, bo może tu zaraz przyjść, jak mnie dłużej nie będzie. Czekajcie, ja sobie go schował tutaj. Ale chyba się nabrało, ona w ogóle nie wie, o co chodzi. Ten papieros jeszcze, jak ten dymek puściłem, to już w ogóle taka była taka... Co? 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 Taka była mina mamy. Patrzcie, palę go, żeby po prostu śmierdziało tu. Żeby śmierdziało papierosem. Nie wiem, czy to działa, ale ważne, żeby mama tu przyszła. I co ja robię w ogóle? Co ja robię? Ale tu śmierdzi. Ja ogólnie nie lubię zapachów papierosu. Papierosów, bo jest strasznie jakby... Nie, to nie dla mnie. Śmierdzi moim zdaniem. To nie wiem, jak ludzie mogą to palić. Wy tego nie palcie. I... Boże święty, jak to można palić, jak to tak śmierdzi? No ale trudno. Wszystko, żeby się poświęcić, żeby film był dobry. Kawę zajdę, mama przyjdzie. On się już pali, ten papieros. Ha, ale fajny dym. Ej, jak robię tak, to wychodzą kółeczka. Śmiesznie. Nie wiem, za ile mama przyjdzie. Już minęło 3 minuty, a jej nie ma. Chodźcie. Chodźcie. Idzie. Ej, mama idzie. No, no i widzowie, słuchajcie. To jest normalnie dramat, co się dzieje, jak... Mama? No chyba cię nienormalny jesteś, będziesz palił te papierosy. Jesteś chory. Weź, człowieku, chcesz wypalić całą paczkę naraz? To zaraz cię usadzę i będziesz palił te papierosy. No czubek. No mamo, chciałem się odstresować. Ty chyba gnuję. Dobra, szkoda mi słów. Następnym razem będziesz, jak cię zobaczę, to całą paczkę zapalisz. Jak paczkę? Całą ci dam! O, widzę, że też palisz. Chcesz mnie poczęstować? No co? Co? A oddasz mi papierosa, ja muszę koledze oddać. No mnie to nie obchodzi. No weź, no ja muszę koledze oddać ci papierosa. Mamo! Nie. A co ja mam zrobić z tą paczką? Oddaj. No, nie, no nie, nie, to jest moja. Kupiłem ją za własne pieniądze. Siadaj tutaj, stój i pal całą paczkę. Nie. Jedziesz, tak? Nie, nie będę tego palił. Wiesz, czemu nie będę tego palił? Mm. Bo to był prank. To jest paczka taty. Ona tu leżała. Taty nie pali takich papierosów. No jak nie, to zadzwoń się zapytaj. I mam na nagraniu, że nawet nie zapaliłem tego papierosa, tylko go podpalałem od dołu i go kopciłem. I nawet go nie zapaliłem, bo dobrze wiesz, że ja nie palę papierosów, bo moim zdaniem to śmierdzi. No nie, i nawet ty śmierdzisz, jak ci mówię. Że mówię ci za często, że śmierdzisz papierosami. Ty śmierdzisz. Mamo! Datus prank! Co tam? Datus prank, wiesz, że Blanka mi pomagała? Przecież miałeś co innego nagrywać, powiedziałam ci. No właśnie, to... dlatego rozstawiłem światła, żebyś nie widziała. No, pięknie. No. Ej, Blania, bo ty ogólnie nie widziałaś, ale prank się udał. Ja jeszcze podpaliłem tego papierosa i mama tam weszła i wiesz, jaka była reakcja mamy? Nie. Masakra, ona do mnie, co ty robisz? Coś tam gnoju, ile ty masz lat? Takie coś do mnie mama mówi, nie? A ja mówię tak,
ej, mówię tak, ej mamo, ale wiesz co, to była paczka taty, a ona takie, co? Przecież tata nie pali! I wiesz, i ciężko, śmialiśmy się strasznie, ale wyszedł prank, idziesz się spytać mamy, idź się spytaj mamy, czy się nabrała. Mama, nabrała się? A Blania mi w tym pomagała. No to pięknie. I ona mówi do mnie, daj mi papieroska. Nie mówiła tak, tak. No jak Manusia. Nie? No Blania mówi, daj mi papierosa normalnie, na odcinku. Nie, no oczywiście to żarty. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, piąteczka. Piona, zbijaj Blania pionę. 3, 4 i wow. No i słuchajcie, myślę, że prank się udał. Mama tutaj pokazuje, że jestem czubkiem. No ale no, jeżeli prank wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie częściej filmy, to też zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu prank, tak jak Blania powiedziała, a dostaniecie łapkę w górę, chciałem powiedzieć. Serduszko przypnę wam. Także pamiętajcie, opłaca się pytać, pisać w komentarze. Ja nie szukam dziewczyny, nie wiem, ja mam mamę. Żartuj. Mama to moja dziewczyna. Pamiętajcie, mamy to najlepsze dziewczyny, na lepsze nie traficie. No i kurde, no dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Ja muszę umyć ręce, bo tak mi śmierdzą tą... Fu. Dobra, dzięki wam, że byliście. Trzymajcie się, do następnego. Piona. Piona. To nie w ten, tylko do obiektywu, a nie w podgląd. No,